Tomasz Narkun, Artur Narkun, witam serdecznie panowie. Witam wszystkich, siemanko. Jak dzisiaj dzień minął wam? Jak w ogóle pogoda w Stargardzie? Bardzo pozytywnie, słonecznie, także pełni entuzjazmu. Dzień jak w co dzień. Można powiedzieć, ostatnie te 6 tygodni to tak zwany dzień świstaka. Wstajemy, trening, później znowu trening, tak żeby nie było nudno. Trzeba pograć troszeczkę w giereczki, czy to planszowe, czy później na PlayStation, różnego rodzaju platformy. No i zawsze na koniec, że tak powiem, dnia jakaś książka. I tak wygląda dzień braci Narkun. Myślę, że twój mniej więcej tak samo wygląda, nie? Bo z ranca trening, później... Mniej więcej to samo. Troszeczkę okrojone, przez tą kwarantannę to troszeczkę okrojone są. Artur, powiedz właśnie, jak wygląda sytuacja treningowa w tej chwili? Macie dostęp do czegokolwiek, do chociażby do bazy, do tego, żeby na sali sobie zrobić we dwóch, czy ewentualnie dostęp do worków, do tego typu przyrządów? To znaczy generalnie dostępu do sali nie mamy, ale mamy tam swoje takie miejsce wydzielone, taki garaż, w którym możemy się poruszać. Mamy tam worek treningowy, także sobie tarczę zrobimy. Razem we trzech, czyli ja, Tomek i jeszcze jeden brat we trójkę, razem działamy i próbujemy tą formę cały czas tam trzymać na jakimś poziomie. Tak, chciałem jeszcze tutaj się wtrącić, że ten właśnie trzeci brachol miał być, tylko że baliśmy się, że istniało duże prawdopodobieństwo, żeby po prostu się kadr nie zmieścił w kadr. Także nie chcieliśmy tutaj psuć tego wideo. Ja kiedyś widziałem taki filmik, gdzie żeście we trójkę występowali. No i to całkiem dobrze wyszło, tylko perspektywa była dużo, dużo dalej od tego momentu, gdzie wy byliście, nie? Więc... Następnym razem, jak będziemy mieli kamerę szerokokątną, no to zrobimy wywiad we trójkę wtedy. No, mam nadzieję, że się uda i że pierwszy raz rozmawiamy w ten sposób, więc spotkałem was, zawsze was spotykałem gdzieś tam na różnego rodzaju galach i to we trójkę zawsze byliście. Teraz tak, panowie, jedna ważna rzecz, która jest. Jak w ogóle wygląda sytuacja z organizacją treningów, ewentualnie przygotowaniami pod jakąś galę, która ma być teoretycznie studyjną galą? Czy jest w ogóle coś takiego? Generalnie ja powiem? No możesz zacząć, ja skończę. Okej, dobra. W takim razie tak, no co? Co odpadło Tomkowi? No przede wszystkim sparingi. Wszystko poza tym, no i część zadaniowa mi się wydaje, no, czyli takie zadaniówki, no to odpada, to wiadomo. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wydolność, jeżeli chodzi o inne, czy tam wydolność, czy motorykę, no to wszystko cały czas staramy się trzymać na określonym poziomie, ale no wiadomo, brakuje tych sparingów. To jest taki jeden z główniejszych mankamentów, który właśnie w tym czasie tej kwarantanny doskwiera. A jeżeli chodzi o same przygotowanie do walki, no to myślę, że Tomek też potwierdzi, że inni zawodnicy tak samo mają. Także każdy będzie tam na równym poziomie, nie tak, że my teraz, czyli Tomek nie sparuje, a inny zawodnik sparuje i będzie Tomek w tyle. Tamten zawodnik ma tak samo, no wszyscy są na podobnej pozycji wyjściowej, czyli każdy nie ma tych sparingów. I tak naprawdę, jeżeli doszłoby do walki, no to myślę, że nie stanowiłoby to większego problemu. No. Tomek, a czucie fajterskie właśnie, to co jest związane ze sparingami w ogóle, masz możliwość chociażby z Arturem porobić, czy miałeś jakiś innych sparing partnerów, którzy gdzieś w międzyczasie może się pojawili, ktoś chciał chociaż troszkę porobić? Znaczy wiesz, to wszystko jest okrojone do minimum. We trójkę, nie? Mówię, razem tutaj się mucimy w trójkę, w takim małym gronie. Oczywiście no, dużo chętnych jest, kolesi, którzy też jak najbardziej służą pomocą i chcą dołączyć. No, jak się ta sytuacja jeszcze troszeczkę w jakiś sposób ustabilizuje, to jak najbardziej będziemy robili takie sesje właśnie w większym gronie. Z tym, że no mówię, to jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, jeszcze trzeba się skupić bardziej tutaj na tych takich treningach
stricte właśnie, jak tutaj brat powiedział, tych takich wydolnościowych, tych takich motorycznych, na których tak naprawdę nie potrzebuje innych sparring partnerów, nie potrzebuje w ogóle sparring partnerów, może tak, i sam mogę jakby budować tą wytrzymałość, mogę motorykę budować z po prostu tutaj pod okiem brata. Także tak to wygląda. Rozumiem. Pytanie jest teraz takie, bo obaj obserwujecie pewnie to, co się dzieje na polskiej scenie. Widzę, że jesteście bardzo aktywni w mediach. Reagujecie też na to, co akurat prawidłowo, tak? Na wszystkie zaczepki, które idą w tym kierunku. Tutaj myślę o Scottie Askamie. Szczerze mówiąc, Artur, próbuję to wszystko zrozumieć. Ja jako fan, jako dziennikarz, to, co się dzieje. Jako dziennikarz jakby rozumiem, natomiast jako fan jest straszne zamieszanie ze Scottem Askamem, z tą walką. Z tego, co pamiętam, żeście już w grudniu gdzieś się przyklepali do tej walki, tak? A Scott potwierdził, że on chce tej walki. Artur, Tomek też jakby potwierdził, że tutaj nie ma najmniejszego problemu z tym pojedynkiem. Tak, co ja mogę powiedzieć? Przepraszam, że się wtrąciłem, ale no już chcę jak najszybciej to powiedzieć. No po prostu się boi i tyle. No gościu najpierw mnie wyzywa na pojedynek, zobaczył, że ja nie tchórzę, że chcę z nim pojedynku tego i on od razu się wycofuje, teraz szuka jakby... Kręci. Tak, teraz szuka innych argumentów, szuka innych, innych możliwości, także no jest to naprawdę dziwne z jego strony. No i myślę, że w końcu gdzieś tam ta presja tych fanów, bo naprawdę robią wielką presję na niego, że on się w końcu złamie, no i że tak powiem, no zawalczy ze mną. Chociażby tak jak w ostatnim poście już przyznał, że tak naprawdę wcale nie ucieka przed tą walką i właśnie o to chodzi, że jak będzie tam już podstawiony pod ścianą, fani będą na niego właśnie spoglądali, jaki będzie jego ruch, no to na pewno nie schurzy, no to też tak jest. Nie ma wątpliwości, jest jakimś tam zawodnikiem, który pewnie się nie boi, chociaż pewnie sobie po tym, po wyzwaniu Tomka na pojedynek przemyślał, że jednak chyba nie za bardzo mu na rękę ta walka jest. Czyli... Bo teraz tak, wyzwał mnie do pojedynku i mówi, wyzywam Tomasza Narkuna. Ja mówię, okej, okay. Nawet byłem na żywo, oglądałem na żywo walkę. Chciałem już tam wskoczyć do niego na ring i wymienić im kilka uprzejmości, z tym, że od razu po kilku dniach on zmienił zdanie, że on jednak nie chce ze mną walczyć. Tak jakby, nie wiem, czy on po prostu to w ferworze tej walki i po tej walce taki był uradowany, że wyraził taką chęć, a później przemyślał, no i stwierdził, że jednak nie, że jednak ja nie jestem odpowiednim przeciwnikiem dla niego. Później zaczął uciekać w to, że on chce się ze mną bić jak najbardziej, z tym, że w kategorii 84 kg. Ja już od wielu, wielu lat mówię o tym, że no nie jestem w stanie zrobić tej kategorii wagowej, chyba żebym amputował nogę, to wtedy bym był w stanie. Jestem zawodnikiem kategorii półciężkiej, jeżeli on chce ze mną walczyć, wyzwał mnie na pojedynek, to ja czekam na niego. Czyli rozumiem, że żadne catchweighty w grę tutaj nie wchodzą, co byłoby jakąś pewnie kontrpropozycją z jego strony, żeby was zniechęcić. Nie no, on mnie wyzwał, ja przynajmniej tak to odebrałem, on mnie wyzwał na pojedynek. Nie no, powiedział, że chce 9-3 pasa, to musi odbyć się 9-3. Czyli to musi być w 93 kg, a nie teraz będziemy łapali się w 88, 87 kg, to po prostu jest wykluczone z mojej strony. Słuchajcie, na to wszystko nakłada się jeszcze też terminarz, tak? Czyli nieznany terminarz na razie Gal, ale też wiemy, wczorajsza rozmowa Mameda Khalidowa w studiu Mateusza Borka i to, co Mamed Khalidow powiedział w kierunku Scotta, oni są między sobą jeszcze coś załatwiać, drugi pojedynek stoczyć, rewanżowy. Teraz tak, Mamed ma w najbliższym czasie miesiąc Ramadanu, tak? Czyli Mameda nie ma w tym momencie ani w treningach, tak myślę, ani w przygotowaniach, więc najbliższa gala raczej bez Mameda, bo nie sądzę, żeby było to możliwe w perspektywie załóżmy nawet 2 miesięcy, tak? Więc tak najbardziej realnie ten pojedynek, Tomek, kiedy ty byłbyś gotowy terminowo do tego pojedynku, załóżmy? Że tak powiem, ja się przygotowuję na galę w maju. Ja się przygotowuję na galę w maju. A co będzie, to tego jeszcze nie wiem.
liczymy na to po cichu, że pod koniec maja wypali ta gala i faktycznie będzie. No ale jak będzie, to zobaczymy, ale generalnie rzecz biorąc, Tomek jest cały czas w takim trybie treningowym, że jeśli ta majowa gala faktycznie by była, by miała się odbyć, no to Tomek będzie gotowy. 15 maja mają być w większości krajów Europy zdjęte obostrzenia. Takie mniej więcej chodzą jakieś opinie na ten temat. I będzie możliwość, powiedzmy, przelotów czy ściągania zawodników. Co jeśli na przykład to się przedłuży? Załóżmy, do końca maja to nie będzie realne, albo do połowy czerwca. Co w tym momencie, jeśli chodzi o krajowy rynek, żeby utrzymać tą formę? Bo to, że formę osiągniesz na jakimś poziomie ok, na ile jesteś w stanie długo ją utrzymać, Tomek? Słuchaj, jeżeli bym miał jakieś zapewnienie ze strony federacji, że wtedy i wtedy odbędzie się gala, no to to wszystko, że tak powiem, jest do dogadania. Ja też na pewno nie będę trzymał tej formy, nie wiadomo do kiedy. Myślę, że takim końcowym terminem jest po prostu początek czerwca, załóżmy do połowy czerwca i później ja muszę zejść ze swoich tych obrotów tych treningowych. Tak to wygląda z mojej strony. Czyli to jest ten czas, tak? Kwestia jest tego typu, no, jeżeli ściągną obostrzenia i faktycznie, załóżmy, miałoby dojść do walki z Askamem, no to okej. No to wtedy Tomek i my jak najbardziej jesteśmy na tak, jeśli Askam nie będzie pękał. A jeszcze jest taka opcja ewentualnie, no żeby jeżeli będą te obostrzenia i nie będzie można było ściągnąć zawodnika z zewnątrz kraju, no to zawalczenie z kimś z Polski, tylko że tutaj no to mógłby być duży problem w tym. O, wyzywał mnie na przykład z Zawada. No tak, tylko że on chyba mieszka w Niemczech, chyba że ma paszport, to może było mu łatwiej. O, no się na rodzinkę. Albo rodzinę ma. Generalnie chyba tylko, też trudno by mu było, bo musiałby ten okres kwarantanny. Zawada też mnie wyzywał, niedobry. Ale myślę, że Martin Zawada... Każdy chce dopaść żyrafę. Żyrafa jest przecież taka spokojna. Ale jak żyrafa ma pas, to już jest inaczej, tak? Bo każdy, dla każdego ten pas jest... Oczywiście, żyrafa jest na celowniku. Dla każdego ten pas jest ważny. Słuchaj, a ty kogo widzisz ewentualnie, jeżeli byłyby obostrzenia, nie mógłby przyjechać nikt z zewnątrz? No ja, widzę teraz, że bardzo mocno w Polsce wzmocniła się waga półciężka u konkurencji. Tutaj wcześniej bym nawet postawił na rewanż na przykład z Marcinem Wójcikiem. To by było bardzo ciekawe. Marcin Wójcik wrócił do tej... Pan miał teraz toczyć z kimś pojedynek. Tak, on ma toczyć z Rafałem Kijańczukiem. Właśnie też cię chciałem zapytać. A się przesunęło teraz też, tak? Tak. Bo teraz oni mieli walczyć na początku tego, tak? 13 czerwca już jest ogłoszona ta gala wczoraj i 13 czerwca jest ten pojedynek, więc tak naprawdę tu już nie ma chyba raczej możliwości manewru, chyba że tutaj coś nie stałoby się innego i nie widzę tutaj w tej chwili. No, wolny jest Janek Błachowicz, bo nie może pojechać. No właśnie. Trzeba dzwonić do Janka. Ale ty masz tam dobre koneksje, to damy Jan. Pokazowy pojedynek byłby ciekawy, chociażby taki zastępczy, tak? Ja ci powiem, że nasze jeden spanik, no to właśnie... Dobrze mi się sprzedał w pejdzie. To jeszcze lepiej wyglądał niż nie jedna walka. Ja ze dwa widziałem, także mam przynajmniej z dwie rundy widziałem takie pełne, kiedy robiliście i myślę, że to jest coś, co kibice chętnie by obejrzeli. To prawda, tu się zgodzę. Tomek, wracając jakby do całej tej sytuacji, która jest. Widziałem w ostatnim czasie, że załóżmy, że już że są otwarte granice i ta pandemia jest zdjęta. Widziałem, że bardzo mocno są eksplorowane w tej chwili przez KSW kierunki wschodnie, tak? Pojawił się między innymi Albert Durajew, który zaznaczył w jednym z wywiadów w rosyjskiej prasie, że chciał wcześniej mierzyć się z Mauricio Shogunem Ruą. To jest kategoria półciężka. Co myślisz o takim pojedynku, gdyby zaproponowano właśnie ci pojedynek z Albertem Durajewem? Gdyby on się zgodził na 93 kg i gdyby nie chciał toczyć jakiegoś innego pojedynku? Ja jestem otwarty na każdy pojedynek. Jeżeli kibice tego będą chcieli, jeżeli włodarze tego będą chcieli to zorganizować, telewizja Polsat będzie to chciała zorganizować, to ja jestem jak najbardziej na tak. 100 razy na tak. Czyli rozumiem, że nie ma tutaj problemu.
Czekam na wyzwania każdego zawodnika z całego świata. Z każdym się chcę mierzyć, pod, oczywiście z najlepszym zawodnikiem. No, Albert Durajew to jest ciekawe nazwisko, bo to jest mistrz ACB wtedy, bo już on w ACA nie zaistniał, więc... Super, to na pewno bym podjął rękawice, to by było wielkie show z bardzo dobrym zawodnikiem, także no naprawdę by się działo. To ja się cieszę, że te kierunki gdzieś tam, bo to są ciekawi zawodnicy i dostępni w tej chwili, bardzo realnie tutaj, tak? Pamiętamy, ile problemów było ze ściągnięciem czy wyborem tobie rywala. Ta waga półciężka jest specyficzna, jeśli chodzi o właśnie o poszukiwania i ciężko jest znaleźć kogokolwiek. No tak, tak jak nawet ostatnio rozmawialiśmy na temat mojego debiutu w KSW, to nie wiem, czy wiesz, ale no 3 razy mi się zmieniał przeciwnik podczas mojego debiutu, także no... Co wiesz, no to też o czym świadczy, nie? Pierwszy to miał być Zwicker. Zwicker. Później Timo Walton i później ktoś tam jeszcze i w końcu był Charles Andrade, nie? Trzy nazwiska. Się przewinę. Patrząc nawet na ten turniej, tak, o którym wspominał m.in. Scott Askam i też patrząc na wasze przymiarki pod Scotta Askama, to tych korespondencyjnych rywali jest dwóch, tak? Mówię, znaczy dwóch, w sensie, że on pokonał na przykład Marcina Wójcika, ty pokonałeś Marcina Wójcika, Marcin Wójcik wrócił teraz do wagi półciężkiej. Co ty, Tomek, o tym myślisz? Żeby Marcin Wójcik był w tym turnieju? No na przykład, że no, w ogóle jeśli chodzi o takie zestawienia, tak, o takie porównania korespondencyjne, jak wygrał Scott Askam, z Marcinem Wójcikiem, jak ty wygrałeś z Marcinem Wójcikiem, co ty myślisz o Scottie w tym kontekście? Ja uważam, że po prostu takie porównania tutaj no nie mają sensu, z tego względu, że tak jak tutaj brat mówi, 2 lata wcześniej bodajże, jak Marcin walczył ze mną, to był całkiem innym zawodnikiem. Była to kategoria półciężka, była to jego idealna kategoria właśnie, bo ja uważam, że Marcin jest zawodnikiem kategorii półciężkiej, bo jest za duży na kategorię średnią. Przy tej walce ja od razu widziałem, że Marcin ma problemy z kondycją, że Marcin szuka tego tlenu. Po prostu za dużo rzucił z tej wagi i wiedziałem, że ten pojedynek nie pójdzie na jego korzyść. Przy mojej walce, ze mną walce, przy naszej walce, Marcin był całkiem innym zawodnikiem. Wtedy był po serii chyba 8 czy 9 zwycięstw, z większość przez KO, TKO, o ile się nie mylę. Także no, wtedy był na fali, był o wiele lepszym zawodnikiem, niż w walce właśnie ze Scottem. Dlatego no myślę, że tutaj już to porównanie na wstępie już można w ten sposób storpedować. No, pokonał też Michała Materle, co też jest ważne w kontekście was jako berserkerów. Właśnie to jest, wiesz, ciekawy. Ciekawy właśnie pojedynek też pod tym względem, że nie dość, że jako osoby go nie lubię, że chciałbym mu tak osobiście wpierdzielić. To jeszcze chodzi właśnie o ten aspekt, że pokonał Michała Materle. Pomścić berserkerów. Że pomścić wszystkich berserkerów. Że Mameda pokonał. Także no, chciałbym mu spuścić sromotny wpierdol, nie? To czekamy na to. Myślę, że dużo kibiców w Polsce też na to czeka. No Scott, muszę przyznać, że trochę nadużywa języka w relacjach, bo do tej pory wydawał mi się takim facetem, który no nie idzie w ten trash talk tak brutalnie, ale gdzieś do ciebie odezwał się w bardzo nieelegancki sposób, więc myślę, że ta atmosfera już się podgrzała wystarczająco w tej chwili. Napięcie wzrosło. Tak. Artur, zapytam ciebie jeszcze, bo jesteś z bratem cały czas, obserwujesz jego karierę, jesteś prawie na każdym treningu. W grudniu Tomek skończył 30, tak? I teraz pytanie do ciebie to jest takie: na ile Tomek jeszcze może być lepszym zawodnikiem? Na ile rywale, którzy gdzieś tam kolejno się pojawiają w tej chwili, wydobędą z niego te najlepsze, jakby najlepsze walki? Czy on ma najlepsze walki już za sobą, czy ma przed sobą? Jak ty uważasz? Przede wszystkim tak. Jak dla mnie. Wiadomo, będzie to... Jarek będzie walczył o pas? 37 lat.
Dobrze tylko do tego, że jedni zawodnicy po prostu bardzo mają na początku mocne uderzenie, później bardzo szybko schodzą w dół ich ta cała forma i właśnie ten prym. U Tomka tutaj jest inaczej, on cały czas się rozkręca, z walki na walkę jest coraz lepiej, on jest, bo ja tak jak powiedziałeś, spędzam z nim cały ten okres przygotowawczy, ja widzę po prostu jak on ewoluuje. Są zawodnicy, którzy w wieku 30 lat albo i wcześniej się zatrzymują, a są zawodnicy, chociażby tutaj Janek jest dobrym przykładem, że on cały czas się rozwija. Janek ma 36 lat, 37 lat ma. I on, jak ja widzę Janka na przykład, jak sparuje z Tomkiem, no to ja widzę, że Janek cały czas tak samo się rozwija. I ja tutaj nie upatrywałbym tego, że wiek tutaj ma większe znaczenie, bo może gdyby ważył Tomek 60 kg, może ten wiek działałby tutaj na niekorzyść. Ale przy wadze ciężkiej, wiek nie ma tutaj większego znaczenia. Tomek jest nadal, jest elastyczny w parterze, jak robi sparingi. Tak samo na walce, jest ta stójka coraz lepiej wygląda, coraz bardziej kontroluje on tą stójkę, chociaż może ona być nazwana chaotyczna, jak to mówi Mamet, ale my wcale nawet tego nie próbujemy zmieniać, bo to jest właśnie ten atut, chociażby tak jak ostatnio analizowaliśmy walkę z Myśalą, gdzie tam poszło, jeżeli zwróciłbyś uwagę na powtórce, tam poszło lewe kolano. Każdy normalny zawodnik, 99% zawodników po lewym kolanie uderzyłoby prawy sierp. Tomek po lewym kolanie uderzył lewy sierp, gdzie Myśala zasłonił się na prawego cepa. A później dopiero jak Myśala dostał tego lewego, no to zakrył się właśnie na tą stronę, na którą dostał, a dostał znowu z prawej. Także lewe kolano, lewy sierp i dopiero później prawa ręka. Poszło to w tym kierunku, czyli ten chaos w pewnym stopniu, nawet nie to, że w pewnym stopniu, po prostu pomaga Tomkowi. Także on musi się rozwijać, ale na swój sposób. Czyli w określonym kierunku i nie może tego za mocno poukładać, bo to wtedy właśnie było, on by to wtedy zatracił. Także tak to widzę. A czy najlepsze walki? No ja cały czas liczę na to, że każda walka to będzie jeszcze lepsza i dopiero jak będzie kończył karierę, to powie, że to jest ta ostatnia walka i tamta wtedy będzie najlepsza. Na to liczę. Ja na przykład się wzoruję na takich zawodnikach jak Daniel Cormier, który w wieku 29 bądź też 30 właśnie, on w ogóle miał stoczył pierwszą walkę w MMA. Bardzo się na nim wzoruję, na Cormierze. Także no ja uważam, że wiek to tylko cyfry i jeżeli człowiek się dobrze prowadzi, dobrze się suplementuje, dobrze się wysypia, nie ćpa, no to wtedy może naprawdę przynosić góry. Zapytam cię jeszcze z ciekawości, tak, płaszczyzna jiu-jitsu, też porównanie na przykład właśnie do Scotta Askama, który ma chyba od 2018 roku on pod Estimą zdobył czarny pas. Jak ty oceniasz jego umiejętności i teraz swoje umiejętności? Czy one też poszły do przodu, na przykład jeśli chodzi o tą płaszczyznę typowo parterową? Co, sprawdzilibyście, który pas jest czarniejszy? No właśnie, myśmy sprawdzili, który pas jest czarniejszy. Z tym, że no, z tego co widziałem, to Askam nie miał tylu zawodów w submission, w jiu-jitsu, co ja. Nie ma takich osiągnięć. Także no myślę, że ten mój pas jest pasem takim bardziej miarodajnym. No często jest tak, że zawodnicy też, nie, oczywiście już bez przesady, nie chcę mu tam tego prasa zabierać, ale no często bywa tak, że zawodnicy MMA dostają czarne pasy za osiągnięcia w MMA. A od kiedy ty masz Tomek? Nie wiem, w tym przypadku, ja na przykład nie widziałem nigdy żadnego zdjęcia Askama w kimonie, także no nie wiem, czy... Ja widziałem, widziałem, tak. Ale także, od kiedy ty masz czarny pas? Od kiedy ty masz czarny pas? Od 15. 2015, tak? To Askam ma 3 lata później, z tego co zdążyłem gdzieś tam zbadać tą sprawę. To ciekawe porównanie, myślę, że... Pytanie, to można by było wykorzystać przy promocji walki też sprawdzenie, który pas jest czarniejszy. Dokładnie. To na pewno też może podgrzać tą całą atmosferę przed walką. To mam nadzieję, że tak będzie, że ta atmosfera będzie oczywiście w kulturalnych granicach, żeby ona się też zawierała, bo to też jest fajne, żeby utrzymać to w ryzach jeszcze mimo wszystko. Zapewniam się, że tak będzie.
Tomek, pytanie jest takie jeszcze. Janek Błachowicz jest przed wielką szansą w tej chwili walki o pas. Patrząc nawet na te wszystkie konfiguracje, które tam powstały w UFC, powiedziałeś o tym, bo Janek wspominał, że jesteś bardzo cennym sparring partnerem dla niego, że też, ja zresztą to sam na własne oczy widziałem, to też jest tak, że jakieś zdanie sobie mogę wyrobić, chociaż może nie obejrzałem wszystkiego od A do Z tego, co się tam działo, ale Janek podkreślał kilka razy, że to jest bardzo ważne i ściągał cię zresztą w przygotowaniach do, z tego co wiem, do swoich walk. Natomiast ile ty skorzystałeś na tym i jak porównujesz siebie, sytuując tą wagę półciężką na świecie na przykład? Ty wchodzący do UFC, gdzie byś się usytuował mniej więcej, gdyby była taka znaczy, szansa? Ja walczyłem z zawodnikami przy okazji jak tych moich wyjazdów do Ameryki, walczyłem z zawodnikami z UFC, z Bellatora. Jakbym siebie widział, jakbym się uplasował, kurczę, no, nie widzę żadnych przeszkód, żeby rywalizować się z Shawku. Także jestem pewny swoich umiejętności, wierzę w siebie i wiem, że jestem w stanie rywalizować z czołówką. A jeżeli chodzi o ten aspekt treningowy z Jankiem Błachowiczem, no to tak, to jest to na pewno obopólne i ja coś mu pokazuję, on mi coś pokazuje i ta kwestia sparingowa, no to myślę, że wyciągamy z tego naprawdę wiele i rozwijamy się i idziemy w dobrym kierunku. Wiesz, jak jest, dwóch mocnych zawodników, to jeden ciągnie drugiego do góry. No jeżeli jest mocny zawodnik, sparuje ze słabymi, no to ten jednak, no ten słabszy troszeczkę go tam wciąga na dół, no bo ten lepszy nie ma co za bardzo z nim robić. A jeżeli tak mocnych zawodników jest dwóch, tak. Tak, chociażby jak Tomek z Jankiem, no to jeden drugiego jeszcze wciąga do góry. Jeżeli my na przykład sparujemy i wiemy, że on wie, co ja potrafię, ja wiem, co on potrafi, i mamy, że tak powiem, taki respekt do siebie i wiemy, że po prostu umiemy się, że jesteśmy najlepsi, że dobrze się bijemy, dobrze się poruszamy i musimy ciągle uważać. Nie możemy sobie pozwolić na to, tak jak na przykład ze słabszymi zawodnikami, że sobie popatrzymy po sali, policzymy ile osób jest na sali, zobaczymy czy fajna dziewczyna może przyszła na salę. To nie ma czegoś takiego, tylko jesteśmy skoncentrowani na tym, tak jakbyśmy walczyli po prostu w walce i tyle. Jakieś już zawodowej. A zapytam cię Artur, bo ty też obserwujesz i być może Tomek się tutaj dołączy do dyskusji. Tak naprawdę z tymi topowymi zawodnikami, bo ja tam widzę powiedzmy takie trzy topowe nazwiska, tak? Michał Materla, to wiadomo, on powiedział, że nienawidzi z tobą sparować, to już wiem, to znam, bo słyszałem to zdanie z jego ust, natomiast Gegard Mousasi i Janek Błachowicz, ja nie mówię o porównaniu absolutnie, ale z kim więcej rund tak naprawdę zrobiłeś takich pełnych MMA, nie mówię na przykład o parterowych, nie mówię o jakichś treningach, tylko właśnie o takich rundach sparingowych. Z kim zrobiłeś więcej? Bo wcześniej bardzo dużo robiłeś z Mousasi. Znaczy, no myślę, że, znaczy no, nie myślę, tylko na pewno, no z Gerardem, ponieważ mieszkałem rok bity mieszkałem w Holandii, także no trenowaliśmy praktycznie... Nie z Michałem? Nie, no z Gerardem, tak? Z Gerardem. Tak, z Gegardem, no, tak, Gegard. Z Gegardem. To mówię właśnie, że mieszkałem w Holandii rok czasu i po prostu trenowaliśmy praktycznie codziennie. Dlatego też no więcej rund z nim przerobiłem. No i tyle, nie? A jak go oceniasz? Bo to był też kiedyś zawodnik wagi półciężkiej. On poszedł w Strikeforce, miał mistrzostwo wagi półciężkiej, z tego co pamiętam. Jak oceniasz go jako zawodnika właśnie tej kategorii wagowej i na przykład patrząc na to, co jak sparujesz z Jankiem, na ile są to różni zawodnicy, na ile różne style, na ile powiedzmy, w czym jest różnica w ogóle? To znaczy, no, troszeczkę różnią się te ich style walki. Gerard jest bardziej takim zawodnikiem, który wybiera presję, częściej wybiera presję. Też nie chciałbym tutaj teraz wybierać, z którym się ciężej sparowało, ale no, tak powiem politycznie, że jeden i drugi, no to naprawdę no, czołówka światowa. Jeszcze chciałbym dodać, bo a propos tego, bo mówię, że Gegard właśnie walczył w półciężkiej. Teraz ostatnio po pojedynki toczył w średniej, ale z tego co widziałem, no to właśnie chyba na pewno dzisiaj
z kilka godzin temu widziałem, że gdzieś tam chodzi mu po głowie walka o pas mistrzowski z Ryanem Bederem. A tak, no. On, no, to jest, faktem jest, że Bader ostatnio chyba się w ciężkiej nawet bardziej udzielał. Tej półciężkiej byłoby bardzo ciężko, no ale Gegard jest uniwersalnym zawodnikiem. Z Fedorem przecież walczył. Kto? Ryan Bader. Nie, nie walczył. Kto? Ryan nie walczył z Fedorem? Nie. Walczył, nie? Moim zdaniem walczył, tak. Nawet sprawdzę sobie, żeby nie być gołosłownym. Sekunda. Kto on tak przywalił właśnie na tego? Jego. Fedor. Tak, sprawdź go tam. Tak od razu na szybciutko, bo wydaje mi się, że z Baderem oni mieli pojedynek. Tak, i Fiodor przegrał z Baderem. No i co? Z kim? Z Barbara stawiasz. Tak, z Ryanem Baderem przegrał, tak, dokładnie. Dobra, mam jeszcze kilka. Jeszcze kilka pytań. Właśnie pamiętam, jak panie mu tak niebie schodził do nóg. Fedor myślał, że on mógł wejść w chciał wybraniać. Chciał wybraniać, troszeczkę na dół poszedł, a on fajnie tak wyszedł takim lewym takim się. Dobra, okej. Okay. Błyskawicznie się ta walka zakończyła, bo ona trwała. Tak, pierwsza runda. Pierwsza runda, początek pierwszej rundy. Mam Fedora, no to właśnie Fedor jest znakomitym przykładem. O to pytanie, które wcześniej mi zadawałeś właśnie. Moim zdaniem jest to rewelacyjny zawodnik. To jest jeden z najlepszych w ogóle zawodników na świecie, jeżeli chodzi o ciężką. No i te walki ostatnie są po prostu niepotrzebne. I zrobimy wszystko, żeby właśnie iść w tym kierunku, żeby ten szczyt formy, który miał Fedor, no to w tym momencie mógł sobie powiedzieć dziękuję bardzo. Zbieram wszystkie laury, na które zasłużyłem i idę do domu. A Fedor tego nie zrobił. Właśnie trzeba unikać takich rzeczy, żeby w ten sam sposób tego nie zrobić. Żeby wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, tak? To masz na myśli. No, to jest bardzo trudna sztuka. Bardzo trudna sztuka, ciężko. Ciężko jest coś takiego zrobić, bo zawsze się chce więcej. No ale no jednak są tacy zawodnicy, którzy w ten sposób prowadzą swoją karierę. No ja też bym chciał właśnie poprowadzić w ten sposób, żeby wiedzieć, kiedy po prostu ze sceny zejść. No tak, ale ty masz 30, to jeszcze tak naprawdę te najważniejsze walki, być może tak jak żeśmy rozmawiali, są przed tobą do tego 36, 7, może 8 roku życia, tak? Tak jest. Jeżeli koronawirus nie będzie do tego czasu i będą odbywały się wydarzenia sportowe, to miejmy nadzieję, że tak będzie. No właśnie, mimowolnie przeszliśmy do tematu koronawirusa. Na ile jesteście przybici tą sytuacją, czy po prostu to jest tak, że no jest trudno, trzeba się z tym pogodzić i za chwilę wszystko wróci do normy, czy raczej myślicie, że to jest sytuacja taka z tych gatunku mało odwracalnych, że ona gdzieś jeszcze pozostanie długo w głowach? Nie, no przede wszystkim, no tak jak powiedziałeś, albo iść w tym kierunku, żeby się zamartwiać, albo nie zamartwiać. No ja zawsze wybieram ten kierunek, żeby się nie zamartwiać, no bo tak naprawdę my jako jednostki no nie możemy z tym nic zrobić. No, czy się z tym zgadzamy, z obostrzeniami rządu, czy też nie. To już jest temat całkiem odrębny i inny. Jest jak jest, no i co? No, trzeba czekać, aż to się wszystko wyprostuje. No. A generalnie rzecz biorąc, czy się boimy koronawirusa, to nie boimy się. Jeszcze mam pytanie też o czym. Nie do końca wierzę właśnie w ten przekaz medialny, ta nadinterpretacja tego wszystkiego. Także no, na pewno nie słucham tego całego tego nurtu telewizyjnego, który jest gdzieś tam nam ciągle nam przekazują te nasze kochane stacje. I też nie chcę w to bardzo brnąć właśnie, żeby się zatracać i żeby ciągle o tym myśleć. Bardziej chcę się skupić na sobie, chcę się właśnie doszkalać w różnych aspektach. Gdybyśmy tak mocno w to wierzyli, no to byśmy nie trenowali codziennie i byśmy powiedzieli, kurczę, to już koniec. A wierzymy w to, że to szybko minie i za chwilę znowu trzeba być dobrej myśli. Myślę, że trzeba być dobrej myśli. To jest najważniejsze, żeby wstawać z rana, być uśmiechniętym, robić swoje, trenować, doszkalać się i wszystko. Weźmy do przodu. A ty jak ty w to wiesz? Mocno. No ja uważam, że na pewno coś się wydarzyło, tak? Ważnego. Czy jest... Nie mówimy, że nie. To nie chodzi o... I uważam, że właśnie reakcja jakby na świecie tego,
na świecie tego, powiedzmy, wielu rządów też, wielu jakby ludzi, spowodowała to, że udało się to ograniczyć do, no nie wiem, czy do minimum, ale na pewno do, w znacznym stopniu, no bo jeśli popatrzymy na Włochy, czy USA, Nowy Jork akurat konkretnie, no to jest strasznie, tak? To można powiedzieć, że to się wymknęło spod kontroli. Natomiast jeśli świat zareagował prawidłowo, bo być może my lekceważymy to częściowo, albo udajemy, nie widzimy tego, bo nie ma, jakby to nie leżą trupy na ulicy, nie dzieje się nic, to wszystko gdzieś jest sterylnie, człowiek inaczej to zupełnie odbiera, ale uważam, że tutaj po prostu gdzieś tam pewne czynności, które weszły do naszego życia, które nie wiem na ile jeszcze pozostaną tak długo, tak, ale część na pewno z nich zostanie, ograniczyła tą pandemię, a co dalej i kto na tym ugrywa, wszystko to już jest... Kto na tym zarabia? Dokładnie. Kto na tym zarabia, bo trzeba właśnie sobie zadać to pytanie, komu najbardziej na tym zależy, bo zawsze na każdym kryzysie, to jak historia pokazuje, zawsze ktoś musi na kryzysie... Ktoś jest poszkodowany... A jakaś minimalna garstka ludzi na świecie ma z tego ogromne korzyści, tak tutaj to pewnie w tym przypadku jest. Jasne, że jesteście, słuchajcie. Może też zależy na tym, żeby ten przekaz był właśnie w ten sposób właśnie, żeby to rozgrywać, żeby jeszcze to wyolbrzymiać, to jak najbardziej komuś na tym zależy. Także no trochę to smuci, ale no mówię, no trzeba zachować spokój, najważniejszy to jest spokój i nie popadać też w jakieś teraz paranoje i skrajności. I depresję. Zapytam, bo sporo się działo w ogóle u was w teamie, tak nawet pomijając jakby wszystkie aspekty w ostatnim czasie. Mam tutaj na myśli chociażby Piotra Piechowiaka i mam na myśli Tomka Romanowskiego. Szczerze mówiąc, szczególnie tutaj postawa Tomka, taki zawodnik, który jest doświadczony, ale nagle pokazał się całej publiczności, jest z wami na sali. Co w ogóle o nim myślicie? No jak... co? Ja zacznę, Tomek skończy. Co myślimy? No generalnie rzecz biorąc co? Liczyłem na to zawsze, że w pewnym momencie właśnie się przełamie w sensie takim, że zacznie więcej ugrywać na tym, ile serca w to wkłada. No i teraz jest jego moment, no. Wierzę w to i wiem, że wygra ten kontrakt. Wszystko mu się obróci o 180 stopni i zacznie zarabiać na tym godne pieniądze przede wszystkim, bo nie oszukujmy się, no. Można wszystko mówić, ale no jak pieniądze za tym nie idą, no to jest ciężko, no. Być zawodnikiem profesjonalnym. No. Także to jest to i to jest ten jego moment. Tak jak wcześniej też powiedziałem, każdy zawodnik dojrzewa w innym wieku. No, dla niego to jest ten moment widocznie odpowiedni i teraz będzie miał pewnie najlepsze lata przed sobą. Tak, ja jeszcze tylko tak mówię powiedzieć o kwestii takiej sparingowej, o tym jego podejściu. No myślę właśnie, że to jest ten jego odpowiedni moment, że teraz na tyle dojrzał, że widać u niego ten progres niesamowity, widać tą chęć rywalizacji i chęć tego, że wychodzę, robię swoje i po prostu... Jest ogromna determinacja. Jestem zdeterminowany do wszystkiego. Także no jest to wielki postęp w jego tutaj sposobie myślenia. Także no widać tego efekty. I trzymam z niego kciuki, nie? Jest moim kumplem. Jest moim kumplem od, nie każdy wie, od dzieciaka, bo byliśmy razem w klasie sportowej. Grali w koszykówkę razem. Jeździli po całej Polsce. Także fajna historia z tym wszystkim, że teraz jeżeli dobrze pójdzie, no to będziemy walczyli na tej samej gali KSW, gdzie kiedyś rywalizowaliśmy, załóżmy, z zawodnikami z innych miast na parkiecie i graliśmy w koszykówkę. Tak, teraz na jednej hali. Też fajna historia, że to jest taki chłopak, który jest takim, jak to się mówi, chłopakiem z sąsiedztwa, z którym się fajnie tam coś pogada, wymieni, a czasami to i człowiek się pospina gdzieś chyba, co? No wiesz, tam gdzie są dwa mocne charaktery, to zawsze są jakieś... Iskry idą. Są jakieś iskry, bądź też inne spostrzeżenia na pewien temat. Także no to mimo woli, ale no mówię, no jeżeli chodzi o moją relację z Tomkiem, no to jesteśmy w dobrych relacjach i zawsze się wspieramy, także
Także fajnie to wszystko między nami wygląda. I wiem, że Tomek wyciągnął już tyle lekcji ze swojego życia i tego zawodowego i prywatnego, że teraz już jest na tyle mocny, szykuje to w sukces. Że teraz to szykuje w sukces. No tego mu życzymy, bo fajnie się go ogląda. Muszę przyznać, że pozytywne wrażenie zrobił na wszystkich. Jak tam się odkrywał po kolei, bo było widać w tych pierwszych odcinkach, że jest troszeczkę, ale myślę, że to też zwycięstwo nad Mariuszem Radziszewskim dużo mu dało, takiej pewności siebie. Troszeczkę też ubolewam jest to, że nie stoczy tego finałowego pojedynku z tym chłopakiem. Tak, to jest szkoda. No tak się potoczyła sytuacja, ale to powiedzmy sytuacja losowa, tutaj już chyba niewiele można było zrobić, tak? Ale co odlecze, to nie uciecze. Podejrzewam, że jeszcze się spotkają. I to w KSW. No, miejmy nadzieję, że tak będzie, no bo to są już wypromowane twarze, pokazały się iluś milionom, przecież to jest na otwartym Polsacie. To też jest tak, że wartość tych zawodników rośnie, tak? W pewien sposób. A pytanie o Piotra Piechowiaka i ostatnia gala, można powiedzieć, albo pierwsza gala czasu pandemii, mówię o Fame MMA. Co w ogóle powiecie o Piotrze? Kulturysta, tu się wszyscy podśmiewali, a nagle okazało się, że co by nie powiedzieć o Marcinie Najmanie, to rutynowany zawodnik sportu walki, tak? I szans wielkich nikt Piotrowi nie dawał. Ja się wycofam z tego pytania, bo nie mam żadnego zdania, bo nie wziąłem go na treningach. W momencie, kiedy my tam z Tomkiem robiliśmy sobie, to nie widziałem go na treningach, jak trenował. Wiem tylko, że wygrał z Najmanem. A jak wygrał, w jaki sposób, no to tego po prostu nie wiem. Akurat Fame MMA, no to nie jest tam moim konikiem. Nie bardzo się tym interesuje, także mimo to, że trenował w Stargardzie, no to kompletnie nie wiem, jak to wyglądało, jak wychodziły sparingi i tak dalej, także... Tomek troszeczkę widział, także... Znaczy ja z Kotkiem akurat sparowałem, z tym, że widziałem, że przyjeżdża na treningi, bardzo zaangażowany zawodnik, także jeżeli się w tym realizuje, jeżeli daje serce, to jak najbardziej, jestem na tak, niech się spełnia. Ale można powiedzieć, że w pewien sposób są to wielkie dni teamu ze Stargardu, berserkerów ze Stargardu, bo wiadomo, zawsze wszyscy berserker z Szczecin i tam gdzieś wszyscy patrzyli oczy na Szczecin, a nagle okazało się, że są berserkerzy w Stargardzie i tutaj tak naprawdę... Znaczy wiesz co, nie wiem czy wiesz, ale ja ci powiem teraz tak, może ci zaskoczę, może nie wiesz. Sebastian Romanowski, Tomasz Romanowski, Maciej Brzański, Tomasz Narkun, to są zawodnicy. Tomasz Staszek. Tomasz Stasiak, to są zawodnicy MMA, którzy dużo znaczą i są wszyscy ze Stargardu. Tak, nie, ja to wyłapuję te różnice, bo też zawsze jest to dla mnie ciekawe, że jednak czasami jest tak, że ktoś jeździ do Szczecina, dojeżdża. Gracjanie Szczecina. A no, skurczę. Tak, to się wkurzamy. Dobra, specjalne pozdrowienia dla Gracka. Za to, jeszcze kochanie Gracuś. Że nie wymieniliśmy. Sorry, Gracuś. Znaczy wiesz co, teraz tutaj tak ci bardziej tutaj wymieniam od tych zawodników, którzy, że tak powiem, byli na Fejnie, walczyli na Fejnie bądź też na KSW. Myślę, że to jest właśnie ta grupa ludzi, która najwięcej zrobiła, jeżeli chodzi o MMA w naszym mieście. A też oczywiście jest wiele innych, którzy trenują, też sobie radzi dobrze i pewnie za jakiś czas będzie o nich słychać i będzie o nich głośno, bo naprawdę jest kilku zawodników bardzo perspektywicznych. Jeżeli będą szli dalej w tym kierunku, jeżeli będą się rozwijali, to Stargard będzie jeszcze mocniejszy. Cieszy mnie takie coś, jak nieraz przychodzę na trening, a tam maulaci mówią, że ja będę taki jak Tomasz Narkun. Wiesz co, to jest zajebiste uczucie, nie? Że przychodzi z matulą, mama mówi, że nie spał całą noc, bo musiał mnie zobaczyć i musiał się zapisać na treningi. No to takie coś, to mnie najbardziej cieszy. Wiesz co, to jest mega, nie? Mam nadzieję, że za kilka lat, jak przyjdę na tą zasłużoną emeryturę, będę mógł siedzieć i oglądać KSW. Z innymi chłopakami ze Stargardu, z tymi, co teraz właśnie przychodzą na salkę, nie? No tak, ja też patrzę na twoją karierę, Tomek, tak pamiętam te początki, które nagle się pojawiłeś. Ja pamiętam, wykonałem telefon do Bagiego
I mówię, słuchaj, co to za chłopak w ogóle jest? Tam mówię, kurde, bo widziałem go... M1? Tak, tak, bo widziałem go i zanim jeszcze, kiedy rozpoczęły się te eliminacje w M1, bo to obserwowałem bardzo uważnie, i w tym momencie ty się pojawiłeś, to dzwoniłem do Bagiego, się wypytywałem, no i Bagi mi powiedział, tak, mniej więcej. Ja już dałem sobie tam sprawę z potencjału i też gdzieś zawsze zwracałem na to uwagę, tak, bo pamiętam, kiedy on mi wspomniał i byłem zaszokowany o tych wyjazdach, ty miałeś wtedy chyba 17 albo 18 lat do Moussasiego. I on mi o tym powiedział i ja mówię, sobie pomyślałem, facet ma 18 lat, jeździ do Moussasiego, o kurde, to musi być coś... Coś, po co to nie może być przeciętność, tak? To już tak, rozmawialiśmy o tym, że pisałeś pierwszy artykuł o Tomku, tak, także... Tak, pisałem do Onetu, bo Onetu... Respekt dla ciebie. Faktycznie tak było, do Onetu napisałem, bo pamiętam i też dramatyczną walkę z Wasilewskim. To wszystko gdzieś tam się przewijało przez tą całą karierę. Też patrzę na wasz team. Nawet z perspektywy, że jesteście takimi obieżyświatami tutaj, szczególnie mówię o Sebastianie Romanowskim, któremu też życzę bardzo, bo byłem przy ostatniej jego walce i też życzę jemu, żeby ta kariera, właśnie tak jak ta kariera Tomka, potoczyła się bardzo dobrze, bo to też jest taki facet, który miał mnóstwo pecha w swoich walkach, mnóstwo pecha z tymi... Bardzo dużo, no ci powiem, że naprawdę... Chyba limit już wykorzystał. Myślę, że już limit wykorzystał, że teraz już wejdzie na ten właściwy tor i już teraz będzie rozpędzony pendolino. I co? No myślę, że odnajdzie swoje miejsce na razie w Fenie, a później zobaczymy. No. Jak na razie w Fenie świetna walka i oby tak dalej. Tak, no zobacz, Sebuś, myślę, że właśnie no, teraz wszedł na właściwy tor. Mamy Tomka, który jest o krok od podpisania kontraktu z jedną z największych federacji w Europie. Później mamy Gracjana, który też... Nie powiedział ostatniego słowa. Który też teraz będzie miał pojedynek, już teraz miał mieć w marcu pojedynek z Koperą. Z Koperą. Także no, z bardzo dobrym zawodnikiem. Także no, ten Stargard, no mówię, jest to miejsce wojowników i się rozwijamy, no i ciśniemy do przodu, nie? To co, dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę. Czekam na ten upragniony pojedynek ze Scottem Askanem, żeby to cholerstwo od nas odeszło, to jest najważniejsza rzecz. I żeby doszło już naprawdę do takich sportowych pojedynków, gdzie wszyscy będziecie bardzo dobrze przygotowani, żeby już nie było tego, że ktoś lepiej trenował, ktoś gorzej, ktoś miał lepsze warunki, tylko żeby faktycznie zadecydowała sportowa forma. Zobaczę, który pas jest czarniejszy. To chcę zobaczyć na pewno. No i co? Autor poddania roku według naszej klasyfikacji. Tomek, jeszcze raz przypominam. Cieszę się, Dziękuję bardzo. Mogę ci tą nagrodę wręczyć. No i co? Czekam na kolejną rozmowę z wami. Mam nadzieję, że będziemy już w lepszych okolicznościach, już będziemy rozmawiali konkretnie o kontraktach, o walkach, o tym, że to wszystko się odbędzie. No i czekamy też na potwierdzenie twojego obecnego sparring partnera Janka Błachowicza, żeby podpisał walkę podpisał kontrakt na walkę o pas z Johnem Jonesem bądź z kimkolwiek innym, ale żeby to była walka o pas. Oczywiście. No i chciałbym tylko jeszcze tak od ciebie powiedzieć. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoją odporność, trenujcie w domu, wychodźcie na spacery do lasu, dotleniajcie się i bądźcie zdrów. Widzimy się po tym wszystkim. Tomek Żyłak, Narkun i Artur Narkun. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.